Połączyć przyjemne z pożytecznym. Czyli pan, panie Michu, jest kierowcą tego autobusu miejskiego. Z tego, co się domyślam z wypowiedzi. Ile nam mil do lotniska zostało? 244. Nie no, te odcinki z Display, no to tak właściwie no nie jest to dobra opcja, no i bez Display. No w 18-19 klatkach na sekundę to raczej trochę kiepsko to oglądać, tak mi się wydaje. Mi się bardzo podoba odzorowanie gwiazd fizycznej, nie? A no jeżeli ktoś by miał chęci i wie, jak dokładnie wyglądają gwiazdozbiory, na tym niebie można każdy gwiazdozbiór zobaczyć. Każdy co do jednego. Więc jak komuś się chce, zapraszam. Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. To kiedy to nastąpi? Jeszcze nie. Kiedyś odcinki z ich tajna, gdzie trzeba będzie zrobić na pięć, na samolot będzie teraz lepiejszy. Rozumiem, rozumiem. Tak trochę na nie legal. Tu widzę, że z tego hama będzie można skrócić sobie ładnie na alasę, żeby nie lecić przez te wszystkie punkty tutaj. Wieście mil do lotniska. Więc czas sobie przeczytać metę.
Dobrze, więc meter w tego kierowała India w Pillai Lund jest automatyczny, 280, 5 węzłów w kierunku 280. Brak ograniczeń widoczności, temperatura 2 stopnie, ciśnienie 1025 hektopaskali. Dobrze. Takie wartości też piszemy w nasz komputer pokładowy. Na fazę lądowania ciśnienie 1025 hektopaskali, temperatura 2 stopnie Celsjusza, 280 na 5 węzłów. I miniałam 3, 2, 3. Z tego co mi pokazuje karta. Teraz tak, tu mamy kurs 2, 6, 4, więc inne elementy w kierunku pasa. Super. Muszę mieć minimum 3 lata pracy w innej. Aha, to ja nie wiedziałem, że takie wytyczne są. Nie no i że człowiek do roboty idzie, to jeszcze wytyczne. No ja na przykład chcąc iść do Ryanaira, to muszę tam ukończyć i szkoły lotnicze. To są takie wytyczne w tej Bartolini, nie? Airlines. W Łodzi. I wtedy oni na pewno z chęcią przyjmują. Tu już jak przybliżę, to nie widać budynków. Żeby to była po prostu zbyt duża szczegółowość. Wtedy to już zupełnie byśmy tu mieli dwie klatki. No nie, w ogóle w miarę mocny wiatr wypłakał, 70 węzłów. Dobra. No chama mamy jeszcze trochę. Jeśli to za 90 mil będziemy zniżać. Czemu do lotu? Nie ufam polskim liniom lotniczym, dlatego przeceniają ceny w stosunku do wszystkiego. Ceny dają z kosmosu, a nie są wcale luksusową linią. Oni mnie w locie irytują. Rajana jako Rajana znam, bo leciałem Rajanem, leciałem Lufthansa, leciałem Brussels Airlines. I w sumie Ryanowi nie mam nic do zarzucenia. Z tego co wiem, też nawet i dobrze płatną w miarę pracy, więc... Wielką pędzią udam się do Ryana. Jeszcze najlepiej, że nie być zatrudniony przez polską firmę, tylko zagraniczną.
tak to będzie musiał wylądować. Że nasi pasażerowie relaksują się na pokładzie. My też się relaksujemy za sterami. Gdzie mamy punkt stop of descent? 150 mil. Dosyć blisko. No dobrze. No jak ktoś pokazuje punkt stopu descent, tam zaczniemy zniżanie, lecimy już 43 minuty w powietrzu. To znaczy od czasu uruchomienia w powietrzu jesteśmy dokładnie 30. No właśnie, nie przetestowałem jeszcze dodatku trzeciego, bo wybrałem Upgrade. Nie przetestowałem. Jakich powodów radził? Nie, już to Intercity wybrał. Czemu radził? Radio? Na kible? Nie wiem. Co to? Gdzie to? No to do radio. Kto się tam w ogóle wybierał? Na regio się wybierać. O, w sumie na stacje są bardzo dosyć gęste, ale nie wiem. Należy od człowieka, o tak. Należy to, co lubi. Hybrydy, impulsy. No impulsy są fajne, ale na przykład taki Darcik albo Flircik z PKP Intercity to są o wiele lepsze składy przecież. Tam ci się już piękno, bo lekko się samolot pobujał i już im się to nie podoba. Chyba się trzeba im powiedzieć, że osiągnęliśmy wysokość przelotową, choć zrobiliśmy to już dawno. Ja przez te niskie trzaski na sekundę. Jeszcze przez czat, będzie ciężko się czasami skupić. Gryfina, akurat. Gryfina? Nawet nie wiem, co to jest ten Gryfin. Szczerze, nie czuję, że takie lokomotywy takiego zespołu trakcyjnego. Dobrze, bo ja w hubie miałem robić direct, a... Ale Alasa. Nie czuję, że nie mamy kontroli, dlatego dałem to dzieło do Irejsta, bo jak normalnie byśmy mieli kontroli, to dał Abim, żeby znać płyn te pośrednie, a teraz tu jest potrzebne. Jeszcze napoju i się pocieszę.
Było 160 wyzwania. Nie wiem, chyba szczerze nigdy nie jechałem. Husarzem? Tak, husarzem. Że husarz spadł ciągnął, to wiem. Ja to jak już to ED zawsze widziałem. Tak, to ze złej trakcji. ED-130, ED-160. ED-250. Jako pendolino nasze. Podajcie to za. Mówię, że ja nie znam tych wszystkich gwiazd zbiorów, ale nie wiadomo, kto by się popatrzył na te gwiazdy. A tu idzie odczyt tych wszystkich gwiazd zbiorów, nie? Jestem ciekaw, czy ktoś tu jest takim specjalistą, co będzie wiedział. Fajna lokomotywa, nie, mówię, nie, może gdzieś widziałem, może kiedyś jechałem, ale ja to tak nie przywiązuję. Uwagi nie za bardzo do tego, szczerze mówiąc. No bardziej na samej teorii i praktyce jazdy, jak już. No jakieś lekka warstwka chmur. Z tego co widzę, jest. No, prawie przeźroczysta. Ale temperaturę TAT raczej będziemy mieli poniżej 10 stopni. Zresztą sama temperatura na Ziemi jest 0,2. Więc dlatego też... Dlatego też będziemy musieli włączyć engine anti-ice przy wejściu w chmury. Nie wiem, może i będziemy przez nie przelatywać. Pożyjemy, zobaczymy. Właśnie punkt top of descent na załogę. Tutaj zmniejszymy planowaną wysokość na 100 tysięcy. Znaczy na 10 tysięcy stóp. I cenę stanki na manewrówki, serio. No ja tutaj musiał mieć coś, co by jechało, dlatego też... Moja pasja to lotnictwa. Czemu? Bo ja lubię... No coś co jedzie. A samolot po pasie rozpędza się do prędkości 300 km na godzinę. A w powietrzu to już nie powiem, bo to są duże wartości. Nawet niech ktoś sobie chce przeliczyć, jest taki kalkulator węzły na kilometr na godzinę, to niech sobie przeliczy. 468 węzłów, a to jest kilometrów na godzinę. No jest to dosyć sporo. Takie prędkości są naprawdę bardzo ciekawe niż prędkości. On się porusza bardzo, bardzo szybko. Dobrze, przelecieliśmy nad punktem topu. Descent, więc zaczynamy zniżać. Słychać, że zmniejsza się moc silników. Stąpił ze strony do koło brzegu, ale skąd chyba z wody słabowa? Bo tam to takie iściłcie. To pamiętam, pamiętam. Ja kiedyś byłem właśnie w Władysławowie, tak nie jeździłem.
A, żeby tak płynnie działał symulator podczas nabywania, to byłoby fajne. O, tak jak na przykład teraz. Może i teraz się tyle tak nie odczuwa, nie? Więc klatek co przez nabywaniu będzie to bardzo mocno odczuwalny, wynajmniej dla mnie, na pilota, który będzie chciał tym wylądować. To jest bardzo duże utrudnienie wtedy. Jak nagle przyspieszy samolot, nie wiadomo czemu. Tak właściwie on nie przyspieszy, tylko się zwiększy. No, tylko się zwiększy ilość laty. Serio, jak ostatki jeżdżę, to ja myślałem, że jak na ICK-ach to nie ma stonek, nie jeżdżą, tylko jako manewrówki. No to w sumie podziw, podziw nigdy nie widziałem, może dlatego, że nie byłem w tamtych rejonach Polski. Właściwie ile nam transmisji czasu została? No, z 40 minut, nie? Czyli jest ponad 2 godziny transmisji, aż w tym X-Plane szybko czas leci, naprawdę. Lot samolotem bardzo szybko czas leci. Są gamą, to chyba jechałem kiedyś na odcinku Giżycką, miały stok. Tak mi się wydaje. No nurkami, nurek jest u mnie na Instagramie, ogólnie. Jako zdjęcie nurka. Wam polecam zobaczyć. Jeśli się panie Michu interesuje szkolę nocne, bo to ładne ujęcie nurka. Żeby tyle klatek na sekundę było, wie co jest teraz, to już by było fajnie. Nie mogłem trafić.
304, nie. Dobra, aktualnie mamy godzinę 20:26 czasu z Zulu. Ej, możecie zobaczyć tam na transmisji na żywo. Godzina 20:46. Również jest to, co pokazane jest w planowaniu przy ochronie wstrzymania celowe. Szczecin, Białystok, Marzyny. Szczecin, Białystok, albo Wrocław, Białystok. No chyba Wrocław, Białystok. Nie, nie Wrocław, Zielona Góra, Białystok. Zielona Góra, Białystok, czy Wrocław? No nie, nie, nie. No chyba nie ze Szczecina nic. O dobrze, to to już chociaż wiem jak ta pesa. Jak ta nie taka na twoją wygląda. No już coś wiem. O tu jest też gdzieś lotnisko. Ciekawe. Może zobaczymy sobie na airportach, co to jest. Echo November, Sierra Papa. 20 mil od nas się znajduje. Ciekawe, czy to odła. Pięćdziesiąt mil nam zostało, w sumie nisko. Nisko jesteśmy na 50 mil. Nie, dobrze. Dobrze, dobrze, nam to idzie. Coraz niżej coraz bliżej lądowania na zewnątrz. Ile minut nam komputer? 20:42. No, pokazuje, że będziemy lądować. Czyli powinno być w miarę planowe. Nie wiem, ty możesz panie Michał mówić dużo rzeczy, ale ja i tak nie będę wiedział o co pani tutaj. Nie bardzo. Do Lublina. W Lublinie byłem jeden raz w swoim życiu i to jeszcze samochodem.